tylko cisza i spokój. Kwestia rodziny, tak? Rodzina mnie tu sprowadziła. Mam córkę, mam narzeczonego i mieszkamy tutaj. Jak się mieszka? Dobrze się mieszka. Nad nami jest nasz przełożony, ksiądz inspektor, który właśnie zarządza z nami, że tak powiem, z Warszawy. No i 2 lata temu podjął taką decyzję, że miejsce mojej pracy, mojego posłannictwa będzie Czerwic nad Wisłą. Także gdzieś tam w duchu tego posłuszeństwa zakonnego. No, od 2 lat właśnie jestem tutaj w Czerwińsku, pracuję, posługuję. Uczę w szkole, jestem kierownikiem oratorium, także głównie pracuję z młodzieżą po prostu w tej parafii. Ogólnie jestem tutaj mieszkanką tej gminy, także bywam tu bardzo często. Od 2000 roku mieszkam tutaj, można powiedzieć, po wyjściu za mąż. A ja pochodzę też stąd. No i sprowadziliśmy się tutaj głównie do Czerwińska ze względu na męża pracę. No i tak to zostało. Mąż teraz pracuje w Warszawie, a na mieszkanie zostało. Przed wojną to była tak, nawet matka mówiła, że wszystko wozili statkami do Warszawy. Jajka, masło, całą żywność. To była jedyna forma komunikacji, statek do Warszawy i statek z Warszawy. Większość ludzi pracowało chyba na Wiśle. Była tylko gmina i pracowali z Wisłą, było wszystko związane. Chyba lata 80. Jeszcze w 70. to jeszcze tak... Trochę jeździła, w latach 80. chyba już przestali chyba jeździć. Jakoś wtedy przestali pogłębiać tą Wisłę. Wiem, że jakoś tak w tym czasie już coraz mniej tych ludzi jeździło. Jeszcze w latach 70. to widziałam, że takie sieci się suszyły nad Wisłą. Jeździły te statki, pogłębiali tą Wisłę. No nie wiem, trzeba by było się spytać jakichś flicaków, którzy tutaj pracowali, bo ja tam raczej byłam w sanatorium, potem byłam w szkole średniej i tu w latach 80. dopiero tak na stałe tutaj przez parę lat mieszkałam tutaj, a potem się wyprowadziliśmy do Warszawy. Szkuta, jakkolwiek budowana płasko, miała kształt zbliżony do łodzi i opatrzona była w przodzie zakrzywionym ku górze nosem, sztabą, a z tyłu budą, która służyła za pomieszkanie bądź właściciela statku, bądź jego pełnomocnika szypra. Buda ta w rufie była oświetlona 2 okienkami. Przy niej musiała się znajdować komórka na żywność dla załogi oraz skład różnych porządków statkowych – lin, lasek, wioseł i tym podobne. W poprzek szkuty, ponad zyzą, miejsce ścieka wód przesiąkających z zewnątrz, wznosił się stolec drewniany do wstawiania w jego otwór masztu. Po oba zaś stronach tego stolca sypano zboże luzem, utykając je jedynie pręcikami, stroiszem i osłaniając słomianymi matami. Zboże to, frocht, ładunka, ułożone jest w symetryczne kupy, czyli ryszpy, spośrodku których sterczą jakby łopaty, utkwione trzonkiem na dół. Są to tak zwane stróże, które służyły między innymi do próbowania, czy spodnia warstwa zboża się nie zagrzała i nie zatęchła. Ja wychowałam się nad Wisłą. Często byłam na plaży opalać się, ale nie. Pojedyncze jakieś prywatne, można powiedzieć, łódki, ale to teraz zaczyna odżywać. Mamy różaniec wiślany, ksiądz proboszcz Czerwińska, to już któryś rok z rzędu i to coraz więcej ludzi przyciąga. Pielgrzymka wodna do Płocka jest coraz bogatsza, coraz więcej osób pływa. Od jakiegoś czasu mamy te tak zwane dni Czerwińska, gdzie są wianki puszczane i to też tam na łódkach, tak, na statkach, w zależności od danego roku, jak to jest zorganizowane, więc taka atrakcja. Przypływa specjalnie z Wyszogrodu statek ten taki turystyczny, co zabiera ludzi i można sobie popływać. Zobaczyć Czerwińsk od strony Wisły.
właśnie cały był handel Wisłą. Tak, z Warszawy do Płocka, do Torunia i z Boże pewno jeszcze i dalej do Gdańska. No, a teraz nie chodzi nic. Wszystko było, chodziły tutaj, a teraz to w ogóle nie przepłyną. Ale pamiętam, że i były i mintaje, i te takie do węża podobne. Węgorze i sumy i cały czas ryby. Jako 5-letnie dziecko zachorowałam na hajna medynę. Właśnie zawieźli mnie do tego sanatorium i żeby tam troszeczkę tak zimno opiekowali, to ojciec przywoził ryby lekarzu. Nawet się śmiałem, wiesz, ten lekarz mnie całował w czoło. Ach, te rybki. Częste niebezpieczeństwa, jakie groziły owym flisom na wodzie, rozwijały w nich silne uczucie religijne, objawiające się głównie w czci ku świętej Barbarze. Toteż nie omijali oni żadnej kapliczki nadbrzeżnej, wzniesionej pod wezwaniem tej patronki, lecz wstępowali tam, prosząc o śmierć szczęśliwą i dzwoniąc w dzwonek świętej Warwarki. Ale obok objawów religijności chrześcijańskiej istniały u pomienionych flisów jednocześnie pewne praktyki zabobonne, stanowiące niewątpliwy przeżytek epoki pogańskiej. Gdy na rzece zalegała niepożądana dla nich cisza, puszczali oni na wodę płachtę uprzednio w smole zmaczaną, którą zapalali, po czym przygrywając na fujarkach i skrzypcach, wzywali Pochwista, to jest bożka wiatru, aby dmuchnął w żagle albo też żywiej poruszył fale Wisły. Doświadczeni siwizną przypruszeni flisy mieli dawniej pewne formuły, które w tajemnicy wielkiej zachowywali do zaklęcia wiatru, aby powiał. Największym skarbem Czerwińska jest obecność Matki Bożej, obecność cudownego obrazu, który płynie łaskami. Mnóstwo pielgrzymów, którzy przybywają tutaj na to czerwińskie wzgórze, którzy mają jakieś swoje intencje w sercach. A drugi taki skarb to przede wszystkim społeczność. Społeczność czerwińska, mnóstwo ludzi życzliwych, którzy gdzieś tam się angażują bardzo chętnie w różne nasze inicjatywy i młodzieżowe, i też takie dla starszych. Także rzeczywiście tutaj Czerwińsk to jest taka potęga też oparta na ludziach po prostu, na relacjach, jakie budują małe środowisko. Mnóstwo ludzi się ze sobą zna, jakoś są spokrewnieni, także ta współpraca też idzie w dość prosty taki sposób. Największy skarb zależy pod jakim względem. Pod względem religijnym ten cudowny obraz. To jest wiek XVII, Matka Boża Pocieszenia, jedna z kopii, z wielu licznych kopii obrazu Matki Bożej Salus Populi Romani z Rzymu, z Bazyliki Matki Bożej Większej. On jest przysłonięty tą srebrno-złotą sukienką, srebrno-złoconą sukienką również XVII wieku, a malował ten obraz niejaki Łukasz Złowicza. Tradycja mówi o różnych cudach, objawieniach, o jakiejś tutaj dziwnej jasności, ale przede wszystkim o tych cudach świadczą te wota. To znaczy te tabliczki pamiątkowe, różne przedmioty pamiątkowe zawieszone na tych tablicach, które widzicie. Ktoś tu wyprosił sobie jakąś łaskę u Matki Bożej i zostawiał takie wotum. Na przykład została uzdrowiona jego ręka. No to kazał wykuć taką rękę i tutaj powiesić, albo noga. I stąd też to właśnie te przedmioty to oznaczają. Mamy tu nawet konika, ktoś kazał zawiesić. Widocznie konik był chory, ozdrowiał, modlił się ten człowiek, ten właściciel. Albo mu koń zaginął, albo złodziej mu ukradł. Koń się odnalazł, podziękował Matce Bożej. Chyba moja córka. Największy skarb tutaj. Jak swego czasu mieliśmy sklep w Czerwińsku, no w latach 90. I przyszła turystka, powiedziała, na zachodzie takie miasteczka, które są małe domy, nie dajcie sobie tu nic poprawić, postawić, bo to jest wielki zabytek, tylko no właśnie powinno się wyremontować to wszystko, jakoś sprawić, żeby to jakoś wyglądało, ale właśnie ta turystka, tak mnie wtedy pamiętam, że ona była taka zachwycona tym miejscem, że są domki, że takie uliczki. To może to jest ten skarb? No właśnie, może to jest ten starożytne miasto.
Dawniejsi pływacze wiślani tworzyli rodzaj bractwa, to jest jakby zamkniętą organizację z osobnymi ustawami i przywilejami, że mieli swe odrębne wyrażenia na oznaczenia nawet takich przedmiotów, które nie były związane bezpośrednio z ich zawodem. Sam fakt, że mi ostatnio nagrywano ten Rączka gotuje, o, tak. Klasztorne smaki, jest w internecie filmik. Mhm. Tak. Też ten często właśnie jako nasza tutaj telewizja seriale nagrywa, bo mamy takie, a nie inne klimaty, gdzie można to wykorzystać. Największą chyba atrakcją Czerwińska 3 lata temu bodajże, jeżeli nie pomylę dat, mieliśmy wizytę Andrzeja i żony właśnie prezydenta pani Dudy i uczestniczyli w koncercie bożonarodzeniowym tutaj i no to była atrakcja. Wydarzenie było. Była atrakcja, tak. Uczestniczyłyśmy w tym, byłyśmy blisko zaplecza i... Dużo pewnie zabezpieczeń Biuro Ochrony Rządu. To tak, ale... Ale wspominamy do dziś bardzo sympatycznie i bardzo fajnie. Mimo, że pracy dużo, ale atmosfera też życzliwa i fajnych ludzi się tu spotkało. Ile tu fajnych gwiazd przyjechało wtedy, to do tej pory chyba najbardziej taka nasza wspaniała w pracy atrakcja. A pamiętacie panie, jakie tu filmy, seriale kręcili? Ostatnio 100-lecie winnych. Nie, przedostatnio. Ostatnio był nagrywany odcinek Komisarz Mamy. Wojenne dziewczyny bodajże chyba. Też był odcinek nagrywany tutaj. Na pewno kryminalny któryś odcinek też. Miasteczko było to kryminalnych. Jeszcze tam było, tylko dużo, dużo wcześniej. To co za naszych czasów tutaj, co się obracamy. To także dużo takich. Zdecydowanie klasztor, no i zabytki na dole Czerwińska, które niestety są niedoceniane. To są budynki mieszkalne, tylko niestety zaniedbane, potrzebują rehabilitacji niestety. Rynek jako rynek został odnowiony, a budynki w większości prywatne, w rękach prywatnych niestety jeszcze nie. Oprócz pracy tutaj i tego punktu klasztornego, cisza. Tu jest taka niespotykana, uspokajająca cisza w Czerwińsku. Człowiek się sam tak jakby motywuje, uspokaja, odpręża. To jest takie miejsce, gdzie ludzie lubią wracać, tak? I sami mówią, że gdzieś tam wyjeżdżają, ale nie żegnają się z nami, tylko do zobaczenia, tak? I niektórzy gdzieś cyklicznie przyjeżdżają też na różnego rodzaju rekolekcje, nawet co roku na różnego rodzaju spotkania. Też Misterium Męki Pańskiej, które jest odgrywane zawsze w okresie Wielkiego Postu, przyciąga wiele, wiele ludzi, którzy przyjeżdżają z jednej strony gdzieś tam po tą strefę, stronę kulturalną, żeby coś zobaczyć, czego doświadczyć, no ale też to jest misterium, tak, więc gdzieś tam zawsze dotyka tej strony duchowej. A córka nie tęskni za Czerwińskiem? Bardzo. Wszystkie wolne soboty przyjeżdża Czerwińsk. Tu kończyła podstawówkę, potem do średniej poszła do Warszawy, no ale Czerwińsk, każda sobota, każda niedziela. Nauczyciel muzyki, który prowadził i chóry, i orkiestry. To jest nie do pomyślenia, jak wiele rzeczy on robił. No i trochę tam tego, no ale się nie dziwię, bo on w takim miasteczku musiał jakiś... No tutaj to tak wszyscy. Dużo młodych osób umarło dość wcześnie, bo zaczynali pewno wcześnie. W kronikach parafialnych jest wiele takich świadectw, że ktoś wymodlił sobie łaskę uwolnienia od alkoholizmu, czy nawrócenia, czy uzdrowienia relacji w rodzinie, scalenia rodziny i tak dalej, i tak dalej. Tutaj u nas przebywało też kilku królów. Król Władysław Jagiełło, gdy szedł na Grunwald, tu z wojskiem, z rycerstwem, przeprawiał się przez Wisłę, przez most Łyżwowy. Przez 8 godzin dokonano całej przeprawy, a budowano most 2 dni. Wcześniej oczywiście poszczególne elementy były przygotowywane. Przypłynęło tutaj z górnej Wisły 160 łodzi, ustawiono most Łyżwowy, przeprawiono całe rycerstwo i tu dokonało się połączenie z wojskami Jagiełły. Zakończenie niniejszej drobnej pracy uważam za niezbędne wspomnieć o naglącej potrzebie ochrony ryb w Wiśle w drodze ustawowej i zarazem zwrócić się z gorącym apelem do naszych działaczów społecznych, aby zechcieli zająć się losami onej braci wodnej. Za 20 lat powstanie w Czerwińsku lepsza szkoła.
odnowione. Za 20 lat będzie McDonald's. Chciałabym na pewno, żeby w Czerwińsku powstał basen taki, który byłby otwierany w każde lato, w każde wakacje. A ja na przykład chcę, żeby zlikwidowali rondo i postawili światła. By było mniej korków przynajmniej. Żeby powstał jakiś park. No, tak ale tak. Chodzi mi na przykład tam nad Wisłą, żeby tam były jakieś ławeczki, żeby tam było, można było odpocząć. Taki park przyrody jakby. Chcę, by w zimę było otwierane lodowisko. Żeby było więcej lasów, żeby nie były wycinane drzewa. Życzę wam, abyście nie uważali czytania za nudne, jeśli nawet nie przeczytaliście jednej książki. Życzę wam, aby nie zmienialiście się i byliście sobą. Życzę wam, żebyście znaleźli miłość. Życzę wam, żebyście kierowali się głosem serca. Życzę wam, żebyście potrafili żyć sami dla siebie. Zrealizowano w Mazowieckim Instytucie Kultury w ramach projektu Poszukiwacze niezaginionych skarbów Czerwińsk nad Wisłą. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Etnopolska 2021 oraz środków samorządu województwa mazowieckiego. W reportażu wystąpili mieszkańcy Czerwińska nad Wisłą. Ich wypowiedzi zostały zarejestrowane w lipcu 2021 roku. W reportażu wykorzystano również fragmenty opracowań Bolesława Śląskiego Rybołówstwo i rybołówcy na Wiśle, dawniej, a dziś, z 1917 roku oraz Spław i spławnicy na Wiśle, krótki zarys historyczno-techniczny i obyczajowy z 1916 roku. Realizacja i montaż dźwięku Jacek Wolszczak.